Ankalagon, czyli największy i najbardziej potężny smog występujący w całej historii Śródziemia. Skąd się wziął oraz jaka była jego historia? Na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. W ostatecznej i największej bitwie pierwszej ery, znanej jako Wojna Gniewu, Czarny Pan o imieniu Morgoth zmierzył się z armiami Valarów i wolnymi ludźmi Śródziemia. Razem przebili się przez jego niezliczone legiony orków i złych ludzi, będąc do tego przytłoczeni nawet przez jego przerażających barlogów, gdy wszyscy ruszyli w stronę Angbadu, fortecy Morgotha. Kiedy jego armie były w rozsypce i wydawało się, że klęska Morgotha jest jeszcze bliska, miał on bowiem do dyspozycji ostatni atak, najpotężniejszy, gotowy do uwolnienia jako ostatni akt desperacji w postaci floty skrzydlatych ognistych smoków. Te latające smoki nigdy wcześniej nie były widziane, ponieważ Morgoth pracował nad nimi w tajemnicy. A największym i najpotężniejszym tego rodzaju był Ankalagon Czarny, dowódca pozostałych smoków. I tak wylecieli z dołu Angbadu w towarzystwie wielkiej burzy i błyskawic, a ich atak oraz okrucieństwo były tak okropne, że nawet przez jakiś czas udało im się odeprzeć armię Valarów z bram Angbadu. Jednak Valarowie mieli także własne jednostki latające w postaci wielkich orłów pod ich dowództwem przez lorda o imieniu Thorondor, a także latający statek o nazwie Vingiloth, który przybył z Amanu razem z Arendilem na czele, który był ojcem Erlonda. Wówczas zmierzyli się ze Smoczą Hordą w strasznej bitwie, która trwała cały dzień i noc, gdzie orły i Arendil przez pewien czas pojedynkowali się z Ankalagonem i innymi smokami. Ta bitwa wreszcie dobiegła końca przed świtem, kiedy Arendilowi udało się pokonać i zabić Ankalagona Czarnego, a jako że smok był bardzo potężną istotą, upadając z dużej wysokości, zdruzgotał wszystkie trzy wieże Thangodorimu, z której każda była wielka jak górski szczyt. Jego śmierć z pewnością przyczyniła się do osłabienia sił Morgotha, co w dużej mierze wpłynęło na korzyść dla Valarów, ponieważ obrona Angbadu została złamana i odsunięta. Dzięki temu Valarowie przepchnęli siłę Morgotha i pokonali Czarnego Pana. Oczywiste jest, że potęga Czarnego Ankalagona stałaby się legendą i zapewne tysiące lat później pamięć o jego okrucieństwie i okazałości trwałaby po wsze czasy. W późniejszym czasie Gandalf wypowiada się na jego temat, gdy powiedział Frodowi prawdziwe pochodzenie jego pierścienia. Mówiono, że smoczy ogień może stopić się i pochłonąć pierścienie mocy, ale na ziemi nie ma już żadnego smoka, w którym stary ogień byłby wystarczająco gorący. Ani nie było nigdy żadnego smoka, nawet Ankalagona Czarnego, który mógłby zaszkodzić jedynemu pierścieniowi władzy, gdyż został on stworzony przez samego Saurona. Wydaje się to sugerować, że pożary wywołane przez Ankalagona paliły się bardziej niż u jakiegokolwiek innego smoka. W etymologiach zamieszczonych w 5 tomie historii Śródziemia autorstwa Tolkiena pod tytułem Zagubiona droga i inne pisma imię Ankalagona tłumaczy się jako kąsająca burza, natomiast jego znaczenie w Sindarinie to szybka szczęka. Co do innych imion jego przydomków, brzmiały one następująco: Ankalagon Czarny Smok, Ankalagon Czarny, Androka oraz Wielki Smok Morgotha. Co do rozmiaru Ankalagona, nie jest on jednak określony, ale musiał być kolosalnie duży ze względu na zniszczenia wież Thangodorim, kiedy na nie spadł, które są gdzie indziej utożsamione ze trzema dymnymi szczytami tych gór. Nie można jednak założyć, że jego rozmiar jest większy niż Thangodorim. Niektóre potężne, ale stosunkowo małe stworzenia są w stanie spowodować wielkie zniszczenia nawet po śmierci, takie jak zguba Durina, która łamie zbocza Celebdilu. Jak wszystkie inne Urluki, Ankalagon tchnął ogniem, który miał być cieplejszy niż jakikolwiek inny smok. Jednak nie był wystarczająco gorący, aby stopić jedyny pierścień. Na sam koniec, przed ukończeniem tego materiału, nasza mnie pewna koncepcja na temat tego, w jaki sposób Arendil zdołał pokonać Ankalagona. Jak zawsze, żeby to wyjaśnić, informuję, że to są tylko moje spekulacje i nie jest to żaden kanon. Więc biorąc pod uwagę to, że Ankalagon musiał być kilkrotnie większy od Thangodorimu, najwyższych gór w całym Śródziemiu, aby zmiażdżyć je w gruzach, gdy upadał z dużej wysokości, wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby poczułby jakąkolwiek fizyczną broń, którą mógł władać Arendil, bez względu na to, jakie zaklęcia i błogosławieństwa mogą zostać na nie nałożone. Jeśli chodzi o Thorondora i jego orły, byłyby jak muchy ze punktu widzenia Ankalagona, denerwujące i bardzo nieszkodliwe. Przeciwko mniejszym smokom mogliby być zabójczy, ale przeciwko Ankalagonowi mogli tylko zrobić coś, co mogłoby rozproszyć jego uwagę.
Domyślam się, że Arendil w jakiś sposób użył Silmarilu, aby oślepić Ankalagona, a następnie oszukał go, aby Smog, lecąc dużą prędkością, uderzył głową prosto w jeden ze szczytów Tangodorimu. Pędy smoka złamałby mu szyję przez uderzenie, jeśli nie zmiażdżyłby mu czaszki, a zawalenie się pod nim góry zakończyło jego żywotność. I w ten sposób potęga największego dzieła Morgotha okazałaby się jego zgubą. I wydaje mi się, że w dzisiejszym materiale byłoby to wszystko z mojej strony. Wobec tego ja wam, moi drodzy, dziękuję bardzo mocno za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie pod nim swoją ocenę w postaci łapki w górę, nie pomijając swojej opinii w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy waszego zdania w komentarzach co do tego odcinka. Oprócz tego zapraszam was też do subskrybowania mojego kanału na bieżąco, aby nic was nie pominęło. No i cóż, i mam wielką nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem z Mikołajem z kanału QL. Tak więc to tyle ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia.